Proszę Państwa, mamy 21 maja. Chciałem powiedzieć, że nic się nie zmieniło od grudnia. Ruch samochodowy na ulicy Kwiatowej jest taki, jaki był. Nie można bezpiecznie wyjechać z mojego podwórka. Dzieci nie mogą wyjść spokojnie do szkoły. W momencie, kiedy wyjeżdżam samochodem z podwórka, robi się korek samochodów 15-osobowy. Tu, jak Państwo widzicie, przed nami oddana inwestycja generalnej. Po lewej stronie budy, które straszą i do dzisiaj leżą i nie są uprzątnięte. Zjazd do miasta przez Muninę jest rozebrany. Autobusy, które jeżdżą cały czas. Chciałem Państwu powiedzieć, że ta przerwa na YouTubie wynikała z tego, że jesteśmy ludźmi, którzy poczekali, dali czas jeszcze władzom lokalnym, jak i przewoźnikom na to, żeby podjąć decyzję w związku z zabraniem ruchu z ulicy Kwiatowej i poprzestaniem procederu polegającym na tym, że ulica dojazdowa jest dojazdem do miasta Jarosławia. 22 maja rozpoczynamy kolejne akcje protestacyjne. Będą one tym razem już bardzo nasilone. Powiem Państwu, no z przykrością muszę powiedzieć, że jeżeli się człowiekowi stworzy warunki do przejazdu, to drugiego człowieka zajedzie, więc proszę Państwa, proszę się nie gniewać. My musimy w jakiś sposób wywrzeć presję na kierowcach, chociaż oni są najmniej winni, po prostu winni są ci, którzy źle zaprojektowali obwodnicę i ci, którzy zgodzili się na tą drogę, czyli wójt gminy Jarosław i Rada. Więc zaczynamy i proszę mieć świadomość, nie mieć pretensji do nas, że my się po prostu bronimy. Czy chciałbyś, chciałabyś, żeby droga dojazdowa do Twojej posesji stała się ulicą przelotową do miasta Jarosławia? Jeżeli nie chcesz tego, to nas zrozum. A jeżeli chcesz, to proszę weź nasz dom, zamień się i mieszkaj tutaj. Więc proszę Cię, obywatelu, zrozum nas. Żarty się skończyły, władze nas nie słuchają. Wszyscy odpisują, że łącznik na Hucie rozwiąże problem. Powtarzam od początku, łącznik na Hucie w żaden sposób nie rozwiąże problem. Po pierwsze, są dwa przystanki autobusowe w gminie, które trzeba obsłużyć, ale na pewno nie tą ulicę. Dalej, karetki jeżdżą pod włos z tym właśnie wjazdem tutaj do miasta. Czy jak będą jeździć przez Hutę, będą miały krócej? Nie, będą miały dłużej. Ludzie do pracy też przez tą drogę mają krócej. Już nie wspomnę o traktorach ze zbożem, które jadą z 14 gmin do zakładów zbożowych w Muninie. Będą musiały nadkładać drogę, jechać nielegalnie po drodze GP szybkiego ruchu, gdzie jest zaklejony znak tylko i wyłącznie od strony Tuczęp, że mogą jeździć ze wszystkich innych stron. Nie mogą jeździć, więc proszę Państwa, jest szereg błędów projektowych, na które my się nie zgodzimy i dlatego to jest pierwszy film, który umieszczamy znowu w maju na naszej stronce, żebyście ludzie mieli świadomość tego, co tu się dzieje. Proszę popatrzeć jeszcze na te płyty. One już całkiem się rozsypały. Wszystkie samochody się tłuką. Jadą na okrągło, więc żebyście Państwo wiedzieli, że to już czas skończyć z tym wszystkim, co tu się dzieje. Dziękuję bardzo. Zaczynamy akcję. A auta jadą na okrągło, jadą. I tak jest właśnie cały czas. A płyty tak się tłuką, że nie można spać.
nie mamy żadnej prywatności. Nie można usiąść o altance, każdy zagląda do talerza i tak to właśnie wygląda.